miały się odbyć 9 maja. I to jest chyba jedna z najbardziej nieczystych i ciążących na tym całej widoku i obrazie tej kampanii zagrywek. Bowiem tą decyzję podjęto dosyć arbitralnie. Nikt z tych, którzy podejmowali decyzję o przesunięciu wyborów rzeszowianom, nie wytłumaczył dlaczego. Jakie są argumenty, nie wiem, matematyczne, że jest tyle zachorowań, logiczne, że to się z tym wiąże, że są jakieś zagrożenia. Zlekceważono, krótko mówiąc, rzeszowian i przesunięto wybory. I o ile można by jeszcze myśleć, że to przesunięcie byłoby w jakiś sposób uzasadnione, ale dwa fakty wskazują na to, że to była celowa zagrywka manipulacyjna, wpływająca także na ograniczenie możliwości mieszkańcom udziału w demokracji. Po pierwsze, 9 maja akurat w Rzeszowie były dwa zachorowania. W niedzielę ewentualnej drugiej tury zachorowań było zero. Zatem argument, że było zagrożenie, jest żaden. Ale drugi, jeszcze ważniejszy jest taki, że te terminy wyborów przesunięto na 13 czerwca, pierwszą turę, po to, że ewentualna druga tura miałaby się odbyć w pierwszy weekend wakacji. A więc taktyka jest taka, że przeniesiono te wybory po to, żeby nie pozwoliliśmy wygrać w pierwszej turze, kiedy byliśmy już z kampanii bardzo zaawansowani, wprowadzić pewien marazm w niepewność i dać sobie szansę na odbudowanie kandydatów obozu rządzącego. Uniemożliwić mi pewnie wygranie pierwszej turze, bo spodziewałem się za chwilę niesamowitych ataków na siebie w końcówce, żeby tylko nie uzyskać tych 50%. No i wreszcie doprowadzić do drugiej tury, w której to, właśnie wyznaczając termin na pierwszy weekend wakacji, spora część mojego elektoratu, który jest, wiadomo, bardziej mobilny, związany także z tym, że po tym ciężkim okresie pandemii chcą wyjechać ludzie na zasłużone wakacje i już dawno mają często pierwszy weekend zaplanowany na wyjazd.